Moi kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w trybie kariery z UFC 2, drugiej od części. I dla moich fanów starych, kochani, wiem, że był tutaj duży dylemat, czy kontynuować WWE 2K16 i naraz też grać w UFC, czy może odpuścić sobie WWE, ale stwierdziłem, wiecie co, zrobimy tam coś takiego, że tryb My Career w WWE 2K16 będzie dalej kontynuowany, zajmę się dywizją Tag Team, a tutaj na początku rozpoczniemy sobie karierę z CM Punkiem, zawodnikiem, który jeszcze oficjalnie nie zadebiutował w UFC, to zadebiutuje u nas w grze przynajmniej, bo jest jego postać, a później ewentualnie weźmiemy sobie wagę ciężką czy pół ciężką i tą swoją postać z WWE po zakończeniu kariery się tutaj przetransportuje. Moi drodzy, stwierdziłem, że trochę tutaj poobczajałem, widzimy 65 overallu, 0 fanów, 0 czegokolwiek w ogóle, ranking, no. No cóż mogę powiedzieć, my career stats, wszystko jest na 0, także nie ma co nawet na razie mówić career awards, nie ma nic póki co, więc trzeba po prostu to zmienić, moi drodzy, trzeba to zmienić i przejść do walki. Jestem ciekaw, jak tutaj to twórcy wymyślili. Jak wymyślili ten tryb kariery. Czy będzie jakaś mini fabuła coś, czy raczej walić to i przechodzimy po prostu do suchej gry. Nie zdziwi mnie, jeśli będzie ta druga opcja. O, chociaż może nie, będzie turniej. No tak, a turniej będzie na początku. Czy Punki go przejdzie? Turniej. Nie, od razu będzie sparring chyba, tak? Idzie CM Punk, zobaczcie. Jest Chicago Made Punk. Nie wiem, czy oni w ogóle... Tu jest nazwa CM Punk, a... A nie posługuję się jego imieniem i nazwiskiem, czyli Phil Brooks. Jest CM Punk po prostu, nie ma Chicago... Znaczy, nie ma Phila Brooksa, nie? Nie wiem czemu, ale 38 lat. Sporo, nie? Jak na rozpoczęcie kariery w UFC, no ale... Da radę, dobra, zaczynamy, zobaczymy jak sobie poradzi. Oj! Ale seria, proszę bardzo, jaki punk! Jaki fighter z niego, jaki bokser w zasadzie, bo jeszcze tutaj żadnego kopnięcia nie użył. Teraz jeszcze, moi drodzy. Aha. Dobra, spokojnie. Oh, Jesus. Oh! To odczułem. Kopnięcie w korpus, ładnie, punki. Jeszcze teraz. O! Aj! Aj, to było słabe. Przyznaję. Pięknie! O, tak! Nieźle już jest obity nasz rywal. Patrzcie, co się dzieje. Wow! Jeszcze teraz spokojnie, Karila, spokojnie. Aj, za dużo tych niecelnych ciosów. I to trochę oj! Aj! Dobra, spokojnie. Mógłbym troszeczkę teraz obić korpus. O, teraz go właśnie pod klatkę i obijamy, moi drodzy. Aj! Uciekł. Z moich tutaj... Czas zaburzyć mu strefę komfortu, moi drodzy. Oj! O Jezu! Masakra, dobra, spokojnie. Cały czas trzymamy Punki! Pięknie! Jeszcze! Aha, okej. Wymiana, ostra wymiana, nie ma co się w ogóle zastanawiać, proszę bardzo, cały czas, jeszcze nikt nie padł. Nie było w ogóle, co ciekawe, nie było w ogóle parteru. Pięknie, ale pięknie te ciosy. Jak jest ta seria, na przykład trzech ciosów, nie? Które ładnie dochodzą. Aj, gdyby ten podbudkowy doszedł. Pięknie teraz. On zaraz padnie, może się uda go pokonać w pierwszej rundzie. Ależ teraz! Obijany! Oj! O Jezu, właśnie to... Oj, niedobrze. No padaj, stary. Czemu ty nie padasz? Oj, spokojnie, zaraz go. O, tak! Jeszcze jedno.
I jeszcze teraz, pięknie. Jest, ledwo stoi. Ledwo stoi. Ale stoi. O, ja też się to... Holy shit, Punk pada. Punk pada. Punk pada. What now? No, powiem wam, że jest grubo, jest grubo, jest wymiana ostra, wow. Co tu się działo, no? Myślałem, że uda się już w pierwszej rundzie pokonać rywala, ale Punki też oberwał. No, on nie ma doświadczenia, on nie ma doświadczenia w UFC, on musi je dopiero nabyć. Wrestling to jednak nie MMA. Jednak, to oczywiste, nie ma w ogóle co tego porównywać, to była raczej taka zabawna anegdotka, to jest... Tu jest walka, tam jest teatr. Dobra. Okej, spokojnie, spokojnie, teraz proszę bardzo. Aj, Punki! Dobra. Teraz spróbujemy troszeczkę mu zabrać staminy, obijając jego korpus. Bo obijając właśnie korpus, szybciej spada stamina przeciwnikowi. Teraz seria prostych. Pięknie, pięknie, tylko kurde, szkoda, że ten podpytkowy też poszedł w gardę. O! O tak! Oj, 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 szkoda, że to nie wpadło. O, niby doszło kopnięcie, ale mocy to tam to bardzo nie było. Aj! Dobra. Trochę... Teraz troszeczkę wyrównana jest ta runda. Przynajmniej początek tej drugiej rundy. Oj, muszę uważać na staminę, bo mamy jej już mniej. Punky jeszcze musi popracować nad właśnie... tym aspektem w walce. No teraz byłaby fajna seria czasów, tylko że wiele z nich nie doszło. O! Oj, oj, oj! O! Zachwiał się nasz rywal, musimy to wykorzystać. Spróbuję go cały czas go próbuję do ściany tam docisnąć, do klatki w zasadzie, nie do ściany. Oj, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trzymamy gardę, spokojnie, spokojnie, żeby tutaj nie było żadnej wtopy. Pięknie! On już powinien paść, no bez przesady, patrzcie to. On stoi. Z czego on jest zrobiony? Z czego ten zawodnik jest zrobiony? Carrillo. Carrillo chyba, a nie Carrillo. Carrillo, raczej. 2L, no to Carrillo chyba, nie? Nie wiem. A, doszło, no ale co z tego jak... Aj. Zmęczony jest Punky. Ale on tak nie krwawi jak jego rywal. No padaj! No nie, nie, nie można go... Jest trudno, jest naprawdę trudno pokonać tego zawodnika, ale... Ale próbujemy co... Oj, teraz oberwał Punk po raz kolejny. Holy shit, niedobrze! Niedobrze! Powinien się podnieść. Powinien się podnieść. Hello? Hello? No nie! Tylko nie submission! Tylko nie submission! Easy, easy, holy shit, ale nie, wyjdziemy z tego, spokojnie. Dobra. Znowu? Niemożliwe. Skończyła się runda. Nie wiem tylko, czy były dwie, czy trzy. No ale zobaczcie, jak on ma mordę, no przecież ja go tak obiłem. W parterze sobie... Punky nie radził za bardzo, a właściwie ja sobie nie radziłem. Kurde, ale dwa razy mnie zdjął, no dwa razy mnie zdjął i padłem na matę i to jest... Czyżby to już koniec walki? Ale wydaje mi się, że na punkty powinienem... No byłoby cholernie słabo. On jest pewny jednak. Naprawdę! No! Oczywiście, CM Punk zwycięża na punkty, ale nie było łatwo, nie było łatwo. Nie było łatwo. Tak, no, tylko tyle mogę powiedzieć. Okej. Okay. Zobaczymy co z tego będzie. Czy Punky zwojuje scenę, oktagon, klatkę? Zobaczymy.
Zobaczymy, Punk, no jest pusty. Znaczy to nie jest oficjalna walka na UFC, tak? Więc na gali UFC. Więc to jeszcze wszystko przed nami, moi drodzy. A, bo tu jest team, aha. I teraz będą wybierać sobie zawodników. No i który team zwycięży? CM Punk jest w teamie Silve. Nawet też bym wolałbym być też osobiście w teamie Silve akurat. Bardziej go cenię i lubię. Dobra. Moi kochani, to by było na tyle dzisiaj. Wiem, że krótki odcinek, ale jestem ciekaw, jak zareagowaliście na ten tryb wraz z właśnie tutaj CM Punkiem. Jeszcze możemy sobie obczaić oferty. Bo nie wiem, tu były jakieś oferty. Nie wiem, o co chodzi. Aha. Oferty walki. Albo z Tylerem Stone'em, albo z Williamem Benjaminem. Weźmy sobie może... On ma wyższy overall, ale jest gorszy w parterze. To będzie dobre, bo będziemy walczyć typowo w stójce, bo w parterze są jeszcze problemy, więc... Zawodnik wybrany, no i w kolejnym odcinku sobie z nim zawalczymy. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Wiem, że krótki, ale na kolejne będą, mam nadzieję, dłuższe. Zależy od was, jak wam się to wszystko spodoba. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii, jak i innych. Hej, nie zapomnijcie jeszcze ocenić. Mam nadzieję, że pozytywnie. No, na razie. Hej!